Na Okolu powstaje Centrum Edukacyjno-Społeczne. Bydgoszcz informuje. W miejscu niedawnego pustostanu powstaje Centrum Edukacyjno-Społeczne. Wkrótce stanie się miejscem spotkań dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, seniorów i Rady Osiedla. Jesteśmy w nowo powstającym Centrum Edukacyjno-Społecznym, w ramach którego będzie miało swoją siedzibę również Muzeum Kanału Bydgoskiego, nowe pomieszczenia dla małego, aczkolwiek prężnego muzeum. To są wystawy o Kanale Bydgoskim, wystawy o żegludze śródlądowej, ale również pomieszczenia dla młodzieży, dla dzieci z okolicznych osiedli. Będzie można tu przyjść na zajęcia dodatkowe, takie jak taniec, muzyka, plastyka, ale również odnajdą dla siebie tutaj miejsce rekonstruktorzy historyczni, którzy będą proponowali dla młodzieży i dzieci zajęcia z zakresu żywych lekcji historii, z zakresu różnego rodzaju warsztatów, zawodów wymarłych, dawnych. Prace budowlane przy ulicy Staroszkolnej 10 przeniosły się do wnętrza budynku. Zgodnie z harmonogramem ta część inwestycji ma się zakończyć w kwietniu. Kolejnym etapem będzie wyposażenie wnętrz. Okole jest objęte gminnym programem rewitalizacji. Koszt inwestycji przy Staroszkolnej to 2,6 miliona złotych. Dofinansowanie w ramach ZIT wynosi ponad 2 miliony złotych.